Hej! W pierwszym odcinku tego kanału chciałyśmy Was zaprosić na rozmowę z Basią Zamożniewicz, autorką bloga, pamiętasz? Wielki? Zaszczyt. Wielki zachwyt. Dla mnie to był naprawdę wielki zaszczyt. Rozmawiałam z Basią o kim, Majeczka? O dzikich? Dzieciach. O dzikich dzieciach. Bo dzikie dziecko to nie jest tylko to, co łazi po drzewach. To jest coś znacznie, znacznie więcej. Dzikie dziecko jest wolne, ma swobodę zabawy i... Łazi na boso. Łazi na boso, też. Co jeszcze? Kim jest dzikie dziecko? Dzikie dziecko jest wolne. Wolne, co to znaczy? I że łazi po drzewach i bawi się swobodnie na trawie, tu ile się i brudzi. Tak, o brudzie też będzie, ale będzie też o więzi z naturą, o wolności wyboru, o umiejętności decydowania o sobie. Tego tobie życzę, Majusia, a wam... Was zapraszam na rozmowę. Witam wszystkich serdecznie na Be Live'ie i na rozmowie dla mnie bardzo ważnej, bo będę się Basię wypytywać o... Tak, będę pokazać w tą stronę. O. Właśnie będę się wypytywać o dla mnie bardzo ważne i istotne rzeczy, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. I dlatego mam nadzieję, że też skorzystacie. Basia jest autorką bloga, dla mnie wspaniałego. Naprawdę jestem tak zachwycona tym blogiem, on pięknie wygląda. Naprawdę bardzo mądre rzeczy są tam napisane. Jeśli ktoś jeszcze raz się mnie zapyta, kiedy ja będę pisać bloga na temat wychowywania dzieci w naturze, to powiem, że ja nie muszę, bo już jeden taki blog istnieje, ja się zajmę innymi rzeczami. Dzięki, Ala. I bardzo bym chciała porozmawiać właśnie nad tym, nad tą ideą, co to jest to dzikie dziecko, bo ostatnio bardzo dużo, na tym cały czas widzę tylko wild child, dzikie dzieci, dzikie dziecko. Kim jest dzikie dziecko dla ciebie, Basiu? Ja muszę się patrzeć tam. Wiesz co, to strasznie trudno mi to było złapać, bo był taki moment, gdzie ja sobie to wyobraziłam, wiesz, brudne, rozczochrane włosy, pokołtunione, i mówię, ale to nie o to chodzi, jak to dziecko wygląda, tak? Bo ja mam też drugiego starszego syna, który zupełnie odbiega od wizerunku takiego właśnie, wiesz, brudnego, uczochronego dziecka. I widzę w nim też to, co ja uznaję za bycie dzikim, tak? Bo dla mnie dzikie dziecko to jest, ono jest wolne, tak? Ono ma, ja to tak ładnie, ja lubię to nazywać, często to używam, ma kontakt z bazą, czyli ma kontakt ze sobą. Aha, nie, czyli baza jest tutaj i tutaj, tak? A nie? Tak, i to jest dla mnie, wiesz, taka dzikość, że po prostu mam kontakt, dziecko, które ma kontakt ze sobą, które wie, czego potrzebuje i potrafi o to zawalczyć. Super. To jest a dla mogę, bo ja jestem zachwycona tą też definicją dzikiego dziecka, która jest na blogu. Może ja ją zacytuję, bo na pewno nie wszyscy ją znają. Mam ich dwóch. To drugie bardziej dzikie. Myślę, że gdybym miała więcej, to każdy kolejny byłby dziki coraz bardziej. Doświadczenie mamy, która pozwala na tą dzikość. Wolny, decydujący o sobie, nie poddający się normom, które mu nie służą. I ja to nie jest koniec definicji, ale ja tutaj się zatrzymam, bo pamiętam, że ja jakiś czas temu też próbowałam napisać o tym, kim dla mnie jest dzikie dziecko. I pamiętam, że dla mnie to też nie, jak napisałam, to nie jest tylko to, że dziecko jest brudne i lata po drzewach, po krzakach, ale to jest też właśnie ta dzikość serca, która umie walczyć o to, co jest ważne. Ale właśnie teraz zatrzymajmy się przy tej wolności. Czym jest wolność? Wiesz co, to jest trudne, nie? Przy dzieciach wolność, przy dzieci powinny się słuchać. No tak, bo wtedy jest łatwiej, tak? Wtedy jest łatwiej. I wiesz co, mi się w przypadku wychowywania dzieci, dla mnie wolność jest bardzo związana z wolnością wyboru. I jak sobie przypomnę moje pierwsze dziecko, pierwsze jakieś, wiesz, sytuacje, i moja siostra nawet potrafiła mi zwrócić na to uwagę, bo dla mnie to było tak oczywiste, że każda mama tak robi, a moja siostra, która miała starsze dzieci, jak zobaczyła, jak ja pytam o wszystko roczne dziecko, to ona stanęła kiedyś przy mnie i mówi, ale ty masz zamiar się całe życie o wszystko go tak pytać? A ja mówię, no tak, a ty tak nie robisz? Jest innym człowiekiem, nie?
Tak, i to dla mnie było naprawdę bardzo takie pierwsze mocne doświadczenie, gdzie ja zobaczyłam, że ja tak widzę to troszkę inaczej niż moje siostry. Więc dla mnie wolność dziecka to jest wolność wyboru, tak? I to, wiesz, to jest nierozerwalnie związane dla mnie ze świadomością też tego człowieka małego. Bo on będzie umiał dokonać dobrego wyboru, jeśli będzie miał świadomość na temat swoich potrzeb, na temat potrzeb innych ludzi wokół siebie, świadomość możliwości, tak? I ono dokonuje najlepszego wyboru dla siebie. Dla mnie to jest właśnie, to jest ta wolność. No i rola dorosłego, czyli mnie jako mamy, to jest wspieranie go w tym, żeby radził sobie z tymi wyborami, tak? Chociaż wiecie, czasami jest tak, że nie pozwalam wybierać samemu. A właśnie. No, gdzie jest ta granica? No trudno jest o tym mówić, nie o takiej granicy, bo sytuacji życiowych w sumie jest tak dużo. Ale to jest, wiesz co, i to jest, ja uznaję, że to jest dla mnie najtrudniejsze każdego dnia. Bo my definiujemy te granice codziennie kilka razy. Wiesz, to jest... Właśnie. Czyli w waszym wychowaniu nie ma czegoś takiego, jak jest jedna zasada, która istnieje zawsze. I zawsze jest... Wiesz co? Staracie się dopasowywać je do sytuacji jednak. Tak, tak. Wiesz, nawet takie jedyne takie stałe zasady dotyczące używania telefonu próbowaliśmy wprowadzić, ale no one się trzeba O ósmej. Wiesz co, znaczy ustaliliśmy zasady razem, tak? Z moim synem starszym, jak używać smartfona. To trwało miesiąc i po miesiącu była potrzeba, że on potrzebował to pozmieniać, nie? I ja się wtedy dzięki też mojemu znajomemu otwarłam, bo ja go po prostu, bo już ciągle walczyliśmy o ten czas i go po prostu zapytałam, ile ty chcesz, bo ta poprzednia zasada to była moja, bo to było 60 minut, tak? Dwa razy w tygodniu. No to on się zgodził. I ja myślałam, że to jest jego wybór, tak? Ale nie. Później w praniu wyszło, że nie. No nie czuję, nie czuł może tego tak, nie? Tego czasu. Ale wiesz co, nie mamy takich jakichś zasad, wiesz, pisanych. One się ciągle tworzą, w zależności od dnia, od nastroju, od sytuacji. I to dla mnie, jako dla mamy, to jest najbardziej męczące. To jest wyzwanie, bo to trzeba umrzeć, bo łatwiej jest narzucić wszystko. No tak. I później tylko nie, bo ja mówię nie, albo ja mówię tak i masz się słuchać. Czy ta wolność nie prowadzi później do nieposłuszeństwa, że one się już tak... Bo ja widzę, to nie jest mój wymysł jako tako, mimo że czasami też mam takie obawy, że kurczę, no gdzieś tu pozwolę, tutaj ten, a później gdzieś, chociaż nieposłuszeństwo, musielibyśmy jeszcze zdefiniować, co znaczy posłuszeństwo i nieposłuszeństwo, nie? Ale wiem, że rodzice mają takie obawy, bo to też ja nieraz słyszałam. Maja miała coś takiego, że miała taki moment, że ona nie chciała zakładać czapki w domu. Zimowej, po prostu. Dla mnie to nie było problemu. Zakłada sobie czapkę na dole. Czasami w ogóle jej nie chciała zakładać, dopiero jak zmarzły jej uszy, poczuła, okej, jest mi zimno, dla mnie nie ma w tym problemu żadnego. Ale usłyszałam wtedy takie, dziecku nie można na to pozwalać, bo później będzie chciało mieć wybór. No, bo później będzie mi trudno, nie? Będzie mi trudno. I jakbyś, Basia, przekonała kogoś, właśnie kto... Masz w ogóle taką potrzebę przekonywania ludzi do czegoś takiego? Nie. A dlaczego warto? A dlaczego warto w perspektywie dłuższej pozwolić jednak na ten wybór i na wolność? Wiesz co, i to pytanie mi się podoba, bo mój starszy synek ma już prawie 8 lat, jesienią późną będzie miał 8 lat. Michałek, który, tak jak czytałaś fragment z bloga, on był wychowywany bardziej w tym duchu wolnościowym. I gdybym miała trzecie, to na pewno byłoby jeszcze bardziej. Ale Michał ma 5 lat i ja widzę po nich, wiesz, to jest ten moment, kiedy możesz zbierać te owoce. Nie? Ja już zaczynam zbierać te owoce. Ja jestem szczęśliwa z tego, jaką mam relację z dziećmi. Rozumiesz, to dlatego warto, po prostu, żeby mieć świetną relację z nimi, tak? Bo jeżeli mój 5-latek, to historia z wczoraj, on jest taki bardzo, wiecie, to jest taki chłopak na 100%, nie? Że jak jest na 100% wesoły, to po prostu, no, rozsadza go, tak? Jak jest na 100% smutny, to ma taki głęboki smutek.
A jeśli jest zły, to jest na 100% zły. To tak i jak Maja. Mamy dużo, wiecie, tak. Moja Majka jest taka sama. I okej, mi było trudno, wiesz, o ile super mieć hiper radosne dziecko w domu, to bardzo złe dziecko mieć jest trudniej, tak? Ale tak, ja to i to bardzo. No, ale ja to sobie ciągle tłumaczyłam, tak, on, to są jego emocje, jak on jest na 100%, no to jest na 100% w każdej emocji, tak? I wczoraj mi mój 5-latek powiedział, bo dochodzimy się o to, że on krzykiem wszystko walczy, wiesz, jak coś chce, jest młodszy, też przy bracie, to krzyku dużo. I wczoraj mi powiedział, jak już usypiałam, powiedział mi, mamo, ja się nauczyłem, on se pleni jeszcze, więc to było słodkie. Mamo, ja się nauczyłem, że kiedy cię poproszę, to tobie jest przyjemniej. Tak, ale to jest właśnie takie konsekwencje tej rozmowy, nie? Że to, my nie musimy... Wiesz, 5 lat, tak? Nie? I ja mu po prostu tak, ja mu cały czas tłumaczyłam, że jeśli mnie poprosi o coś, to ja z przyjemnością to zrobię i szybciej. Ale ja nie zakazałam mu krzyku, tylko mu ciągle mówiłam o tym, jak mi jest z tym źle, że on krzyczy, tak? Wow. I no, dzisiaj ja z taką dziwną... Siedzi przy śniadaniu i mamo, podaj mi łyskę, proszę. I się wiesz, patrzy na mnie, bo mu to tak wyszło, nie? No więc... Lekcja tutaj nie zabraniać, ale pokazywać swoje emocje. Tak. Bo my się często boimy tego, że to się wymknie spod kontroli, albo że tak już będzie do końca życia. Bo jak już teraz w nim nie ugasimy tych złych emocji, tego krzyku, jakichś buntów i tak dalej, to gdzieś to przetrwa. Mm-hmm. Tutaj jest gdzieś ten lęk o to, nie? Tak mi się wydaje i również to nie tylko z tego, co ja tam sobie myślę, ale też z rozmów z innymi rodzicami, którzy czasami boją się puścić gdzieś tą, wyluzować, nie? Wiesz, to jest też fajne w tym dzisiejszych czasach, że każdy chyba, znaczy to jest to, co Jasper Juhl mówi, tak? Że mamy taką fajną dekadę, gdzie są różne style, nie? Taką przejściową fazę i dla mnie to jest okej, nie? Że każdy to dziecko traktuje tak, jak mu bliżej jest do tego i ja nie mam obaw, wiesz, że ja coś robię źle, tylko chciałam wam właśnie powiedzieć, znaczy nie mam obaw, kurczę, całe życie się będę bała, tak? Co z nich wyrośnie i jak mnie będą później wspominać. To jest ta relacja, ona jest podstawą, tak jak w książce, mam pod ręką, alfabet. To też ja. Ona pewnie wzbudziła kompleksy, bo ja nie. No, nie jestem Andrzej Stern, tak? Ale no. oni mają też taki temperament bardzo spokojny. No właśnie. Są bardzo tacy. I tak, ja tak też czasami sobie myślę, kurczę, że oni robią to tak i tak, i to jest wspaniałe. Mają takie zrozumienie do dzieci, jest ten spokój w tym wszystkim. Ale ani moje dzieci, ani ja, nie jesteśmy nimi, nie? My jesteśmy tacy bardziej żywi, jakoś tak inaczej ten dzień układamy, to wszystko, ale mimo wszystko to mi się bardzo podoba to stwierdzenie, że jakby edukację zastąpić więzią. Nie, to wszystko byłoby całkiem inaczej. Jednak czy w szkole, przecież szkołę, którą ja najlepiej wspominam, relacje, które ja... To właśnie dlatego szkołę, którą ja wspominam wspaniale, do której bym wróciła już teraz, nawet gdzieś tam na chwilę, chociaż na jeden dzień, to jest szkoła, w której ja miałam wspaniałe relacje z nauczycielami, z klasą. Tak. To jest bardzo ważne w życiu i tak samo, i jak w szkole, tak w szkole, jak i w domu. Jagoda pisze, że my też mamy gorsze dni i nie mamy na coś ochoty albo nastroju i to jest bardzo częste właśnie, jak na przykład nieraz dziś rozmawiam o czymś, ktoś mówi, że dziecko to tamto i tamto i tamto, a ty nie? Nie? Nie myślimy o tym. W ten sposób. No a wiesz, że jeszcze chciałam dodać, tam mi dziś uciekło, że no tak, i to też wynika właśnie z tego, że się ma gorszy dzień. Wiesz, że czasami nie negocjuję z dziećmi, tak? Czasami nie tłumaczę. Czuję się z tym okropnie. Ostatnio miałam taką sytuację i potrzebowałam porozmawiać. Tak, takie dni, to wiem, że zbliżają się te dni od razu. Ja potrzebowałam później, była ta sytuacja, ja czułam, że mój syn starszy czuje się pokrzywdzony, bo musiał zrobić dokładnie to, co ja mu powiedziałam, ja go nawet nie wysłuchałam. No i później porozmawialiśmy o tym i mówię, Antoś, po prostu są takie sytuacje, zobacz, tu było tak, tak, tak i tak. I w tych sytuacjach mama potrzebuje podjąć szybko decyzję.
Nie ma czasu na rozmowę, tak? I on, tak, mamo, rozumiem. Ja mówię, jesteś teraz już w porządku, tam chodziło o jakąś sprawę. Tak, teraz już jest w porządku, nie? No i mówię, okej, okay, bo to dlatego, że bardzo szybko podjęłam decyzję, nie? Więc, ale to nie jest tak właśnie, że ja za każdym razem negocjuję, a już słuchajcie, wyjścia do szkoły i przedszkola rano. My na razie tego nie będziemy mieli, ale to był właśnie moment dla mnie, jak nieraz mówią, że o coś tam, że spokój, że niby ja rozmawiam i w ogóle, że fajnie, ale są były dwa momenty, w których ja nie miałam nigdy cierpliwości. Wyjścia. Tak, to jest trudne. To było napięcie. Wyjścia na czas. Teraz tak samo, nie do przedszkola, ale wyjścia na czas, gdzie cały czas, bo tu wybrać zabawkę, bo jeszcze mamo narysować, bo jeszcze mamo pociąg ułożyć, no, że on nie może zostać taki rozwalony. Ale trzeba wyjść na czas. I tu zazwyczaj właśnie jest takie spięcia i rodzą się niepotrzebne nerwy i płacze. A druga sytuacja jest właśnie, jesteśmy gdzieś na ulicy i trzeba też zareagować, ja już też nie mogę porozmawiać czy z Mają, czy coś i na przykład Maja coś wymyśli, gdzieś tam pójdzie, gdzieś tego, tutaj jest Tomek obok mnie, ja go muszę pilnować, gdzieś tutaj się będzie, no, to są momenty, które są u nas. I wyjście z Tak, myślę, że też w ciągu dnia, jak się mało się taki gorszy dzień, to myślę, że tych momentów byśmy jeszcze wyliczyły, ale to dla mnie, wiesz, ja się już nie dołuję tym, nie? To dla mnie to jest jakby, też jakby osoby z zewnątrz mi pomagają to dostrzec, że ja się jednak ciągle trzymam jednej ścieżki, nie? Że to właśnie to jest w takim duchu, że ja szanuję ich decyzje, że odpuszczam tam, gdzie mogę, nie? Zadaję sobie pytanie, kurczę, dlaczego ja naprawdę nie chcę tego zrobić, nie? Jeśli nie mam argumentu, i też nie wiem, czy mamy na to czas, ale sytuacja z dzisiaj, tak? Ale może wam opowiem, bo to może być inspirujące dla was. Mój syn ma za miesiąc urodziny, 5-latek, wiecie, no i on jest na 100% chłopak, więc raduje się na 100%, smuci się na 100% i jojczy na 100%. Nie? To jest po prostu tak, że budzi się i zaczyna jojczyć, bo coś chce. Bo marzy o jakiejś tam poparce, czy dźwigu. Ma urodziny za miesiąc, ja po prostu widzę po tym dziecku, że on tak strasznie tego pragnie, że on nie wytrzyma tego miesiąca. Ja mu drugi dzień tłumaczę, urodziny są za tyle paluszków, wytrzymaj, już jest jeden paluszek mniej. I on ze łzami, no po prostu grochy się leją. I ja go dzisiaj zapytałam i to było magiczne pytanie. Michałku, ile jesteś w stanie wytrzymać dni do prezentu? I on mi pokazał dwie rączki, a miał jeszcze dwie nóżki, nie? Paluszków. Ja mówię, okej, okay, czyli jeśli za 10 dni dostaniesz ten prezent, to będzie dobrze, tak będzie dobrze. I rozumiesz, że nie będziesz miał prezentu, tylko przyjęcie, bez prezentów. Tak, rozumiem. Ja nie wiem, czy on to rozumie, ale uzgodniliśmy. I wiesz, ja to puściłam. Czemu ja się tak uparłam? Dlatego, że mam jakieś przekonanie, żeby nie odpuścić dziecku. Co on będzie mną rządził, że ja mam wydać pieniądze, wiesz, przynieść prezent dokładnie. Wcześniej. Dokładnie. I wiesz, i przekonanie, że prezent musi być w dniu urodzin, nie? Ale on tego, to nie jest jego. On chce mieć tą zabawkę teraz, bo już mu obiecaliśmy. I on dla niego 10 dni, 20, to jest jakaś przepaść w ogóle. I no, i to wiesz, to są takie trudne sytuacje, nie? Ale dzisiaj właśnie jestem dumna, że to zrobiłam. No i puściłam to i będzie miał 10 dni wcześniej. Trzeba być dumnym też z takich. Ja na przykład miałam też taki krok milowy. Też często się, bo moja mama, moja Majka też jak się denerwuje, to całe osiedle słyszy. Płacze bardzo i miała do tej pory czasami, ale właśnie dzięki temu krokowi, który wykonaliśmy, dużo szybciej się uspokaja. I jedyny właśnie moment, który miałam problem dalej ją tak gdzieś tam szybko uspokoić, to jest gdzieś ulica, gdzie ja nie mam możliwości do niej podejść i przytulić, tylko to musi być już, no bo ja do niej, no wiadomo, gdzieś tutaj są auta i w ogóle. Ale miałam moment, że wpadała w takie histerie, w których ona no nie umiała się uspokoić, no po prostu. I ja gdzieś tam też jak większość zapewne rodziców, no u mnie to też działało na emocje, tak? Ona tutaj krzyczy, gdzieś jeszcze jakimiś tekstami rzuca, bolesnymi, trafiając w uczucia w stylu nie kocham cię i tak dalej. Ja w tym momencie sobie pomyślałam tak, bo tutaj Jagoda się pyta, jak sobie radzić z własnymi nerwami, negatywnymi emocjami, z tym, że to jest troszeczkę inny temat, bardzo długi na pewno też, obszerny, ale ja sobie pomyślałam tak, matko, po pierwsze, to dziecko ma 5 lat. To jest dziecko, które ma 5 lat. Ona ma prawo nie kontrolować jeszcze swoich emocji.
bo jej mózg jest jeszcze do tego nieprzystosowany. I to było w drugiej książce też, to mi się bardzo podobało, nie w alfabecie, ale w Ty, Twoje dziecko i szkoła, Ken Robinson, nie wiem Basiu, czy masz, czytałaś? Mam obiecaną. Aha, dobra. On tam fajnie to wytłumaczył, że właśnie dzięki temu, że u nas, inaczej, my jesteśmy tak rozwinięci i tak elastyczni, właśnie dzięki temu, że nasz mózg się długo rozwija, ale żeby długo się rozwijał, musi później nastąpić mielina się długo tworzy na nerwach. Okay. Ale to ona sprawia, że tą stabilizację emocjonalną osiągamy dużo, dużo później. I to jest kosz. I trzeba zrozumieć, że to jest... Ona ma prawo, bo jeszcze się uczy, raz. Dwa, jej mózg jest do tego nieprzystosowany. Bo płat czołowy osiąga dojrzałość w wieku mniej więcej 20 lat. I między 20 a 30 rokiem życia gdzieś tam ta stabilizacja emocjonalna występuje. I musimy z tego sobie zdać sprawę. Serio? To mi się coś opóźniło. Ale powoli. Dopiero powiedzmy zaczyna się. Ale no właśnie, my dorośli często nie potrafimy sobie dać rady z własnymi nerwami, a oczekujemy tego od dzieci. I to był taki jeden pierwszy przełom u mnie. Dwa, no ja jestem dorosła, kocham ją, mam jej pomóc. I tak zaczęłam jej mówić. Maja, ja widzę, że ty się teraz źle czujesz, mimo że gdzieś tam rzucała nawet tymi ten, wiesz, widzę, że ty też się męczysz. Ja się źle z tym czuję, czasem nie wiem, jak sobie z tym poradzić, okej, okay, ale ty też się źle czujesz. Ja jestem obok ciebie, chcę ci pomóc, z szerokimi rękami czekam, nawet jeśli teraz nie chcesz się przytulić, ja tutaj jestem. Normalnie dwa razy krócej, naprawdę. Dużo szybciej. I ona mówi, mamo, ja się nauczę, ja wiem. Później, jak już osiągną jej nerwy, ja wiem, że to było niepotrzebne. Mamo, ja cię kocham, ty się przytulniałam, że przed chwilą była, zostaw mnie! Przytul się do mnie, bo też se pleni. Przytul się do mnie. Więc warto traktować tak, jak Jagoda napisała, że dziecko to mały dorosły. Tak jak Korczak traktował dzieci, nie? Już bardzo tak... No, widział ich człowieka przede wszystkim, a nie jakiś twór, który dopiero tym człowiekiem się stanie. I traktował bardzo ich bardzo, bardzo poważnie. Dobra. Zostawmy na razie temat wolności. Przejdźmy do innego. Ponieważ wychowujecie się pod lasem czy w lesie? Gdzie macie dom? To jest w ogóle fenomenalne, bo ja mam wrażenie, że ludzie myślą, że mieszkam w środku lasu. Ja muszę do lasu pojechać samochodem. Aha! Czyli no. Nie tak całkiem w dziczy. Nie, chociaż mamy swój malutki lasek niedaleko, ale i można przejść piechotą do niego, tak? Ale ten las, który ja lubię i który uznaję za, wiecie, ten, który spełnia definicję jakąś, którą ja mam w lasu, no to biegam do niego 30 minut w jedną stronę. Biegiem. Samochodem też. 30 minut. Czyli kawałek jedno, to fajnie, bo ja mam działkę pod samym lasem, no więc ja będę mieszkać już pod samym lasem, może kiedyś. No, też mi i tak wszyscy mówią, że ja tam praktycznie i tak mieszkam, bo co chwilę jeździmy na wieś. Ja tam się świetnie czuję. Naprawdę nie mamy tam prawie nic, nie mamy nie wiadomo jakich placów zabaw na tej działce. Mamy dom dziadków i... Co tam jest? Płot, na którym powiesiliśmy ostatnio palety i farby i piaskownica i huśtawka. A na tej działce, którą my mamy, jest dziura po wykopywaniu piasku i dużo lepiej się dzieci bawią naprawdę niż nic nie ma. A potrafią sobie zawsze znaleźć prawie zajęcie. No tak, to jest wiesz, to, co ja doskonale znam i obserwuję to z zachwytem w oczach od dłuższego czasu i z tego się właśnie wziął wielki zachwyt, tak? Kiedy ja odkryłam, że dziecko sobie bardzo szybko znajduje coś, co go cieszy, tak? I to jest naprawdę absolutnie błędne myślenie, że ilość zabawek jest ważna i to, jakimi rzeczami otaczamy dzieci. My w ogóle w tym kierunku nie idziemy. No dlatego ten las dla nas był tą przestrzenią, nie? W której ja zobaczyłam, kurczę, to jest w ogóle jak wiele siły nauczyłam od nich, tak? Bo to jest to, co ja dostałam jako największy prezent od nich, to taką możliwość właśnie złapania ich perspektywy i spojrzenia na świat ich oczami. To jest tak.
cudowne. Ja wtedy cieszę się, że mogę przy nich to pielęgnować w sobie, bo każdy z nas to ma, tylko gdzieś tam zapominamy, więc cieszę się, że ja to mam. No nieraz byliśmy też odciągani, bo brud. Zresztą to jest... nie, bo ja na wsi mieszkałam, więc mnie to nie dotyczy. Ale tak generalizuję też, bo wiem, że dla wielu osób, i to też nie jest krytyka absolutnie, mimo że ja gdzieś tam rzeczywiście to promuję tą zabawę w ten sposób, ale dla wielu osób to jest problemem i wyzwaniem, o inaczej nazwijmy to, wyzwaniem jest wyrzucić z głowy te przekonania, że dziecko zawsze musi być ładne, czyste, bo tego byliśmy nauczeni. Właśnie wiesz co, i to są jakieś zupełnie obce mi przekonania, wiesz, to jakby strasznie mi się trudno na ten temat rozmawia, bo to zupełnie nie moje jest. Moje też nie, jakbyśmy wyszli teraz na dwór, co byś? Wystarczy spojrzeć na stopy moich dzieci. No wiesz, ja mam też olbrzymi komfort i nawet dzisiaj rozmawiałam z koleżanką o tym, że zupełnie inaczej się wychowuje dziecko właśnie w duchu takim, wiesz, kontaktu z naturą i tym wolnościowym, kiedy mieszkasz na wsi. A zupełnie inaczej, kiedy mieszkasz w bloku, jedyną przestrzenią, którą to dziecko ma, jest plac zabaw, tak? Na osiedlu. To jest zupełnie o czym innym. I ja rozumiem, że w mieście no, ten styl wychowania dzieci jest inny, styl ubierania, właśnie to, jak wyglądają. No na wsi można sobie pozwolić. I wrócić czarnym wiecznie na bosaka. Dlatego promuję markę, nie szkoda. To... O, właśnie! Właśnie. Jak sobie poradzić ze strachem przed brudnymi ubraniami? No, ubrać dzieci. Nie szkoda. Ubrać ubranie, które nie szkoda zniszczyć, tak? To jest podstawowa zasada. I ona bardzo mało kosztuje i jest ekologiczna, bo można iść do Lumpeksu i nie trzeba nowych ciuchów promować, kupować, a te kilka mieć sobie ładnych na wesele, do kościoła. No właśnie. Moje dzieci, słuchaj, to też było takie bardzo, bardzo fajne, bo mieliśmy wesele pierwszy raz, odkąd się dzieci urodziły. Kupiłam im takie piękne ubrania. I wiesz, to było dla mnie trudne zaakceptować, że może się okazać, że nie będą chcieli w nich iść. Aha, znam to. I ja pracowałam, wiesz, nad tym, że okej, może się okazać, że oni tego nie ubiorą, będą chcieli w czymś innym. A Michał chodzi cały czas boso i dla niego ubranie butów to jest w ogóle wow. Znam to w przypadku Mai, bo Tomek nie, on tak czasem tak, a raczej mamo boli. No więc to a propos tego wesela, ja się nie mogłam na nich napatrzeć, jak oni wyglądali i w ogóle nie ubrudzili się, to było niesamowite. Tak, bo to było dla nich wyjątkowe, bo czuli, że są teraz wyjątkowe, też niedługo idziemy, zobaczymy jak to będzie. No, także dzikie dzieci czasami, wiesz, no to są normalne dzieci, tak? Więc są różne. Tak, Ania są komuś... bardzo miejskie i bardzo brudne. No, w sumie. Przecieracie szlaki. Słuchajcie, ja chyba zapalę lampę, bo mi się zciemniło. Zobaczymy, jak będzie. Chyba lepiej troszkę. Takie reflektory trzeba sobie live'owe kupić. No to tak nieprofesjonalnie, nie? No. Ale jeszcze wracając do tego brudu, dzisiaj dostałam komentarz a propos pytania, czy są jakieś obawy, czy ktoś ma jakieś obawy a propos wychowywania dzieci w taki dziki sposób i wolny, swobodny sposób. Gdzieś tam na wsi, czy nie tylko, czy w parku. Co do moich obaw związanych z dzikością, nie wiem, czy jest Marta. Jak jest Marta, to pomachaj. O, widzę, że jest Kasia Chlebica. Cześć! Co do moich obaw związanych z dzikością dziecka, mego, to zawsze najbardziej się boję tego, że złapię jakieś bakterie. Och. No, zgubiłam. Boję się tego, że złapię jakieś bakterie, bawiąc się w błocie czy przy kurach kaczkach, bo słyszałam już nieraz o strasznych zakażeniach bakteryjnych, czy nawet sepsie od takiej brudnej zabawy i zawsze siedzi mi to gdzieś z tyłu głowy. Masz, Basia, takie obawy? Nie. Znaczy w ogóle nie umiem... No dobra, ale ja jej odpisałam, że ja się tym nie martwię, bo ja mam, nie wiem, czy jest to moje teściowe, czy nie, jak tak to pozdrawiam. Ja mam outsourcing co do obaw. Zawsze jak tylko jakieś zdjęcie wyślę, jak będą bakterie, to tamto, to ja przynajmniej się tym nie muszę martwić, bo zawsze mam przypomnienie. Bo mi, jak sobie...
No właśnie to. Mi jest trudno powiedzieć, jak sobie z tym radzić, bo ja się tego nie boję. Hmm. Ja się tego kompletnie nie boję, bo też uważam, że strach o wszystko i odciąganie dzieci od zabawy, która naprawdę im służy, której nawet jest jakieś ryzyko, to jest tak, jak Korczak napisał, bo on też to pisał właśnie, że dużo gorzej jest uśmiercić dziecko za życia. Bo jeśli my będziemy im wszystkiego zabraniać, one później, niestety na przykład współczynnik depresji opada, spada. Coraz młodsi ludzie mają tą depresję. A dla mnie właśnie bardzo ważne jest, żeby pokazać im, że tam, poza komputerem, poza telefonem, jest mega, mega życie. Są pasje, jest świetna zabawa, do tej 10 latanie, a później jak będą starsze, jak będą chciały, różne są pasje, niektóre niosą też ze sobą ryzyko, ale ja im będę w tym pomagać. Ja też mam swoje marzenia, które może gdzieś tam niosą jakieś ryzyko. No. Ja chciałam być pogromcą krokodyli. Krokodyli, przepraszam. I gdzieś tam dorośli mi to wypchali z głowy. Jeśli by mnie kiedyś pociągnęli w to, to może byśmy się widzieli na B-Life, ja bym była zapraszana jako ta od National Geographic, kto wie. Ale mi się wydaje, że warto tutaj sobie... A co do bakterii? Właśnie, jeśli chodzi o brud, to w błocie, w ziemi, jest taka bakteria, która się nazywa Mycobacterium vaccae chyba, nie wiem, czy się czyta, ale coś takiego. I ona, udowodniono, że ona wpływa w mózgu na wzrost serotoniny. Dlatego też na poziom szczęścia i relaksu. Dzieci się przy tym bardzo relaksują, jak bawią się przy błocie albo przy ziemi. I dwa, usprawnia zdolności kognitywne, czyli poznawcze. Dlatego może teraz, jak będziecie się bardziej, jak będziecie myśleć o bakteriach i o brudnych dzieciach, to w ten sposób, będą właśnie te pożądane bakterie, nie? Tak. Ale też myślę sobie, właśnie jak sobie poradzić z tymi obawami, może... Kurczę, może no, warto... Dużo osób właśnie się pyta, jak sobie... Wiesz, może warto z tym dzieckiem wejść w to błoto, tak? No, po prostu... a najlepiej jedźcie do Basi na wielki zachwyt błotem. No, jakby, wiecie, ja, moje dzieci są fenomenalnie zdrowe. Moje też, a są cały czas brudne i cały czas bawią się w błocie, dlatego... Kiedy ja słyszę takie akcje, że ktoś tam jest dziecko jest w przedszkolu i 4 razy jest na antybiotyku, to jest zupełnie obca mi historia, prawda? Ja nigdy tak nie miałam z moimi chłopcami. I oczywiście, że wiele rzeczy się na to składa, ale ja wierzę w to, że oni są bardzo właśnie w naturze. Michał chodzi cały czas boso, no tylko jak śnieg spadnie to i do przedszkola idzie, to jest w stanie ubrać buty. Ja bardzo wierzę w to, że jesień, wiosna też. No. Nie ma strachu o przeziębione nerki? Nie, w ogóle nie pomyślałam o tym. To nie mój lęk. Również mój outsourcing mi to wiecznie przypomina. Wiecie, jest taka książka też, już nie mam przygotowanego tytułu, ale w Stanach została wydana przez parę, jedna osoba to jest mikrobiolog, drugi to jest jakiś doktor, pediatra chyba, Let them eat dirt, tak? Czyli pozwólcie im jeść brud, bo tak żeśmy koszmarnie wysterylizowali środowisko, że się, no, że dzieci, jakby te wszystkie, podejrzenie jest takie, tak, że wszystkie te alergie i różne choroby autoimmunologiczne wynikają właśnie z tego, że jesteśmy zbyt w sterylnych warunkach chowani, tak jako dzieci, że dzieci muszą sobie wyrobić odporność. No i to się nie da inaczej. Boimy się chorób i odsuwamy je od tego, co może je od tych chorób w pewnym sensie uodpornić, Dokładnie. Właśnie, czyli... Więc ja, no wiecie, to tak właśnie stare takie powiedzenie, tak, że brudne dziecko, zdrowe dziecko, no ale kurczę, no tak, no. No i szczęśliwe, no bo Mycobacterium vaccae. No i tak, i wiesz, to bardzo proste, już to dawno temu wymyślono, tak. No szkoda, że właśnie to dla mnie jest taki fenomen. A teraz jest, w ogóle ja tak widziałam gdzieś, nie czytałam tych książek, ale widziałam po okładkach coraz więcej... Powstaje książek, które krzyczą już z okładek, dajcie im brudu, pozwólcie im być brudnym. Brud nie jest taki zły, wręcz przeciwnie. No bo tak, no bo
przykład już nawet patrzeć nie w przeszłość, chociaż też nawet teraz ludzie, którzy żyją w cywilizacjach, tam są całkiem inne problemy, ale bez cywilizacji znaczy się, no te dzieci rodzą się między innymi ludźmi i nie mają łóżeczek z wypranymi prześcieradełkami. Później jak już raczkują, to raczkują po ziemi, nie po wypsikanych antybakteryjnymi sprayami matach. No i gdyby to nam szkodziło, to byśmy nie przetrwali po prostu jako gatunek. Tak się mnie przynajmniej wydaje. No dokładnie tak, dokładnie tak. Wiesz, to jest takie niesamowite, widzisz, bo i ciekawe dla mnie, tak, że nasze pokolenie... Nasze pokolenie, to było takie właśnie pokolenie dzieci na trzepaku, gdzieś tam w krzokach na osiedlu, albo tak na drzewach. Całe dzieciństwo, tak, gdzieś tam w polu, na drzewie, na łące, w lesie, a zabieramy tą możliwość naszym dzieciom. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Tak, a to, co mi się najbardziej podoba właśnie, starsze pokolenie, które narzeka, że dzieci teraz tylko przy komputerach, ale po pierwsze, same je tam sadzają, a po drugie, zabraniają, bo wszędzie jest strach i wszędzie jest niebezpieczeństwo. A mi się wydaje, to niebezpieczeństwo też wynika głównie, znaczy głównie, nie wiem, właśnie przez to, że teraz tak media o wszystkim trąbią i może kiedyś żeśmy sobie z tego nie zdawali sprawy, a teraz gdzieś... Wiele czynników się na to składa, tak? Też czytałam bardzo fajne... No na pewno, tak, tak. O tym, że jakby wartość dziecka teraz bardzo wzrosła. Wiesz, kiedyś mnie było 10, a teraz to jedno, ten jedynak w klasie średniej, to wiesz, typowej rodzinie klasy średniej, to jest po prostu wymarzony, jedyny, najlepszy. Ma najbardziej... być wzorem. Tak, więc to też bardzo ciekawe to było spojrzenie. No, nie wiem, jak jest u nas, tak? Pewnie każda rodzina ma swoje inne jakieś historie, no, tak, ale to jest złożone. Dziś uchamy na to dziecko, nie? Dobrze, Basia, a powiedz mi, jaki masz stosunek do ryzyka w zabawie? Bo my mamy, bo to jest tak właśnie, ja będę ci przedstawiać też obawy innych rodziców, bo my mamy bardzo podobne wartości. Tak więc... Bez sensu rozmawiać. No nie, ale właśnie ja ciebie widzę jako osobę z większym doświadczeniem do tego, no... Dzisiaj też się niektórych rzeczy na pewno nauczę. I coś dla siebie zachowam, ale chcę ci też pokazać, jakie inni mają obawy i chciałam, żebyśmy właśnie na ten temat porozmawiali. Bo jak to jest z ryzykiem w zabawie? To jest dla mnie bardzo interesujący temat. Jak ty sobie radzisz ze strachem? Jeśli twoje dziecko wlezie gdzieś za wysoko, pozwalasz mu na to, żeby decydować o sobie, o swoim bezpieczeństwie? Czy jednak jest gdzieś granica, kiedy krzyczysz nie? Ja już tego nie wytrzymam, bo na pewno gdzieś są nerwy. Przynajmniej ja mam. Mimo, że gdzieś pozwalam się wspinać i decydować. Może nawet... Znaczy, ja nie wpadam w nerwy, nie? Tylko... Znaczy, gdzieś ten strach bierze nade mną górę czasami. Mhm. Tylko wiesz co, Ala, to wydaje mi się, że taki strach wynika bardzo często z tego, że rodzice nie znają możliwości dziecka. Jeśli jesteś w kontakcie z tym dzieckiem, obserwujesz go codziennie, dozujesz to ryzyko, bo to nie jest tak, że kurde, my żeśmy przez 5 lat, wiesz, chodzili tylko po czystych płytkach i nagle poszliśmy do lasu i dzieci mi się wspinają na 4 metry, nie? No nie, oni od małego, pomalutku wspinali się na te drzewa i ja teraz mam już takie zaufanie do Antka, że jak on wejdzie na 4 metry i umie ocenić, gdzie jest, to ja wiem, że on sobie poradzi, nie? A to jest bardzo ważne, to jest kolejna, bo ja tam wtedy przerwałam tę definicję, dalej lecimy, potrafiące dzikie dziecko to jest to dziecko, które potrafi zadbać o siebie i swoje potrzeby, potrzeba bezpieczeństwa. Dzieci chcą spać z tego drzewa? Chcą się skaleczyć? Nie. Nie, no, musi się nauczyć tego, nie? No to właśnie. Więc to wiesz, dla mnie, wiesz, to... Kurde, dzisiaj sytuacja, spotkałam się z taką inną mamą na zjeżdżalni i ta córeczka chciała zjechać na brzuchu, tak jak mój synek, ma ten sam, tyle samo lat. Ja Michałowi kibicowałam, mówię, kurde, fajnie na brzuchu, nie? No tak. A on stoi obok i ta dziewczynka miała zjechać za moim Michałkiem i nie pozwoliła jej zjechać na brzuchu, bo sobie zrobi krzywdę. Ja mam dokładnie tą samą refleksję. Przecież ona... To jest to, co Ania teraz powiedziała, tak? No ma po prostu instynkt, ono się nie chce zabić.
ono instynktownie wie, co jest dla niego bezpieczne, co nie. I to nie nam decydować. Ja wam opowiem też takiej mocnej historii. Ja mam strach przed zjazdem z górki na sankach, na brzuchu, głową do przodu. Bo ja jako dziecko się wywaliłam tak. Mój mąż nigdy się tak nie wywalił. I on to i się tego nie boi. I się tego absolutnie nie boi. Więc poszliśmy rodzinnie na górkę i co mój mąż? No mój mąż podkręca starszego syna, żeby zjechał na brzuchu, że to jest większa frajda. A ja stoję obok i muszę oddychać głęboko, bo ja się boję, że zaraz walnie głową w drzewo, nie? I to jest taki moment, okej, nie mogę mojego strachu przenosić na niego, bo może on ma lepsze umiejętności i on opanuje tą jazdę na tych sankach o wiele lepiej niż ja. Bo ja sobie zrobiłam krzywdę, bo ja nie opanowałam sanek. I to było dla mnie takie... Nie opanowałam sanek. Sprzęt no. Taki, że... No i to jest... Bo kurde, wydaje, że właśnie... Tak, często boimy się tego. Tych momentów, w których myśmy sami byli skrzywdzeni. Albo też zauważam, że tego, co na przykład doświadczyła sąsiadka, znajoma, która opowiada i to już jest takie... Bo Kasi synek, to on jak skakał tam, nie wiem, po trampolinie, to spadł i zbił tam sobie, nie wiem, kolano, czy złamał rękę. I teraz mi się wydaje, że to jest druga rzecz, która nieraz hamuje nas przy takich zabawach, żeby pozwolić dziecku na zabawy, gdzie jest jakieś ryzyko, na przykład złamania, skaleczenia się. To jest to, że środowisko naokoło. A ludzie się przejmują tym, co mówią inni. Wiem, że to tak idealistycznie brzmi, nie przejmuj się tym, co mówią inni. Ja czasami też to mam, jak tak się nasłucham. O, że to będzie, że to będzie, że tamto będzie, że ma nie chodzić, bo ten... I później będzie, a nie mówiłam. I boimy się tej krytyki i później gderania, ja mówiłam, że spadnie, że się skaleczy. Wiesz co, Ala, no znowu ci odpowiem, ja tego nie mam, nie? I to jest też, wiecie... A ja tu akurat pod tym względem trochę mam. Kurczę, trochę mam, bo dużo tego słyszę, wiesz? I bo jest taki nacisk, bo jednak gdzieś ja widzę, że bardzo często odstaję z tym, co na co ja pozwalam swoim dzieciom. Jeśli chodzi o zabawę właśnie taką swobodną. Też mam granice swoje dla nich. No nie jest tak, że mogą robić wszystko i że jest hulaj dusza, piekła nie ma kompletnie. Ale właśnie przez to też jest takie udowadnianie, że nie powinnam tak robić. Że właśnie powinnam im zabrać takie decydowanie o sobie, bo mi wyjdą kiedyś na głowę. To akurat też słyszałam, ale to... Kurczę, no wiesz, to jest takie bardzo trudne, nie? Bo nigdy, wiesz, nie skończyłyśmy szkoły z bycia mamą, nie? Nikt nie ma danego egzaminu na bycie mamą, więc... Dla mnie było ważne, co moja mama mówi, bo ona wychowała 4 córki. Ale bardzo się cieszę, że szybko znalazłam osoby, które stały się dla mnie autorytetami, które kompletnie inaczej podchodzą do wiesz, no zupełnie inaczej patrzą na dziecko, tak? I dla mnie to jest taka decyzja, okej, której ścieżki się trzymam? Bo jeśli ja się konsekwentnie trzymam swojej ścieżki, to mnie nie ruszają te teksty, oczywiście ruszają mnie, ale one nie zaburzają mojego kierunku, tak? Nie wpływają na zachowanie. Tak, tak. Tak, wielokrotnie było tak, że ja od mojej najbliższej, tak, mojej mamy słyszałam o tym, ale po paru latach moja mama broni mojego sposobu wychowywania przed moim tatą, który on by tu twardą ręką, wiesz, kto to widział, żeby o wszystkim dziecko decydowało i coś tam. A moja mama... Jest za autorytaryzm. Tak, no wiesz, no bo tak był wychowany, prawda, więc... Dokładnie. No, starszym pokoleniom, no też trzymam, no tak, takie mamy wartości, jakie dostaliśmy w dzieciństwie. I teraz też trzeba się zastanowić, jakie my chcemy przekazać dalej wartości. To nasze dziecko będzie przekazywać dalej światu. I tak je wychowywać w taki sposób. Tak mi się wydaje. Idziemy dalej z definicją, bo to jeszcze nie koniec. Dziecko dzikie to jest to, które potrafi zadbać o siebie, swoje potrzeby, ale też marzy, jest silnie związane z naturą. No. Tak rozumiem bycie dzikim dzieckiem. Po co w dzisiejszym czasie lgnąć do natury?
Boże. Ja widzę, ale ja wiem, że to jest oczywiste, Wasia, dla ciebie. Ale mimo wszystko niektórzy nie widzą sensu. Po co? Zabawa jest na placu zabaw. Tam chwilę i do domu. Ale mi się podobało, nie wiem, czy to było w pomysłach, w podcaście Ani Komorowskiej, wejdźcie na pracownię K, chociaż to akurat podcast jest na nieplaczzabaw.pl. No, słuchajcie, bardzo lubię też, a jeśli chodzi o to pomysł w ogóle pracowni i tego, co robi, to ja też całym sercem wspieram. I właśnie tam było takie zadanie, idźcie na plac zabaw i pozwólcie się temu dziecku bawić tam ile chce, nie? Ile chce, bo często to jest właśnie tak, idziemy na plac zabaw. 10 minut. 20 minut. No, 10 czasem i wracamy. Ale no i po co jeszcze się ładować w krzaki? Po co? Reszty na łapie, bo to też jest częsta obawa. Co widzisz po swoich dzieciach, które wychowują się tam, w dziczy? Wiesz co, ja widzę, znaczy wpływ na to, jak ja mam dzieci, ma wiele tak, czynników. Ale gdybym miała coś przypisać naturze, to jeśli chodzi o moje starsze dziecko, to jest niesamowicie wrażliwe na krzywdę roślin i zwierząt. To jest po prostu, aż potrzebujemy teraz popracować nad złapaniem jakiegoś, wiesz, jakiegoś balansu, bo potrafi zrobić awanturę innemu dziecku, które obrywaliście. To jest moja akurat pod tym względem. Ona lubi wykorzystywać do zup, do tego wszystkiego i nieraz podejdzie tylko i skubie. No widzisz, a mój Antek tego nie zrobi. Gdyby miałaby. Miałaby koksańca. Tak, Antoś w ogóle był taki moment, kiedy jego marzeniem było zostanie strażnikiem lasu. Żeby, wiesz, żeby tutaj wszystko było przypilnowane, żeby nikt nie skrzywdził zwierząt i roślin i drzew. To było niesamowite. To ewidentnie. I teraz na przykład Antosia największą pasją są mrówki. Po prostu od miesięcy, ja o tym kiedyś napiszę, on od marca cały czas gada o mrówkach i interesuje się mrówkami. Rzuca mi łacińskimi nazwami. Różnych mrówek? Ja mam różnych mrówek, łapię te mrówki, rozróżnia je. Ja już mam w każdym pudełku jakąś mrówkę. Kiedyś o tym napiszę. I wiesz, to dla mnie to jest cudowne. Bo już telefon zupełnie go nie interesuje, tak? No i to jest właśnie to. I to jest to, o czym też Andrzej mówił. Jeśli boimy się tego, że nasze dziecko będzie uzależnione od komputera czy od telefonu, pozwólmy im być bohaterami w życiu codziennym. Tak, mi się strasznie to podobało. Mi też. Pięknie. Bardzo to wzięłam sobie do serca. Być bohaterem w życiu codziennym, żeby miał swoją pasję. Tak, ale to właśnie to jest ta wolność, tak? Czyli ja decyduję o tym, co robię, bo w grze komputerowej ja tą małą ikonką posuwam po tych levelach i ja tam decyduję, nie? To jest strasznie było fajne. A jeśli chodzi o, wiesz co, o Michałka, który jest młodszy, też kiedyś o tym napiszę, on jest tak kreatywny, to jest po prostu, ja wam pokażę, co on każde pudełko kartonowe, on przerabia na coś, wiecie, to jest po prostu... Naprawdę nie potrzebuje zabawek wielu, teraz właśnie choruje na jakiś dźwig, ale to, co on potrafi z patyków, liści, no w każdej sytuacji się przejawia ta jego kreatywność. I to jest właśnie to, że on w takim środowisku wzrasta, tak? Że nie ma oczywistych zabawek, tylko są rzeczy, które trzeba połączyć, wymyślić, stworzyć, nie? Jaki może być... No bo tym jest kreatywność, nie? Wykorzystywanie materiałów i tworzenie czegoś nowego. My tak bardzo chcemy i mówimy często, szkoła ma uczyć kreatywności, szkoła ma uczyć kreatywności na takie zajęcia, bo szachy uczą kreatywności, bo to tutaj na plastycznych rzeczach ten, a w życiu codziennym nie ma momentów, w których się coś tworzy, coś trzeba stworzyć, tak jakby na przykład Tomek akurat choruje na pociągi i nieraz robimy jakiś przejazd, no to bierzemy, szukamy, czego my potrzebujemy, żeby zrobić tam szlaban. Teraz dostał szlaban, już ma, ale robimy w dalszym ciągu jakieś tam semafory, nie semafory. I ja też właśnie po Maji widzę, jak ona tak samo. Robimy coś w piasku. O, jakieś nagle, zaczynamy coś tworzyć, a później nagle, o, zrobimy basen. Piasek przecieka. Mamo, mam taki pomysł. Zróbmy tutaj, wykładamy kamieniami. Dalej przecieka. Mamo, a może zrobimy to tak, nie? W ten sposób. I to jest szkoła, aż tak nie...
czy niech nie zabija kreatywności, bo moim zdaniem dzieci mają tę kreatywność, ale trzeba ją stwarzać takie, pozwalać im na takie sytuacje w życiu codziennym, żeby ona miała prawo zaistnieć. I też my powinniśmy się tak zachowywać. Nie, Maty, co tu zrobić, żeby rozwiązać ten problem? I szukać rozwiązań. Ja tak też nieraz myślę specjalnie na głos. I one widzą, że mama też nieraz ma z czymś problem, też czegoś nie ma i gdzieś tam dochodzi. I się uczą też na przyszłość tego, że problem można rozwiązać. Nie jest tak, że o, nie mam tego, nie mam tamtego i o kurczę, żyć się nie da, trzeba iść do sklepu po coś tam, nie? Albo już stoję w miejscu i nie ma żadnych rozwiązań. Wiesz, dla mnie to też, jakieś też pisałam o tym, dla mnie to, co natura daje i to właśnie to, że można tam samemu kombinować jako dziecko, no to po prostu jest poczucie własnej wartości wzrasta, tak? Tak. Jeśli ja sam coś wymyślę, jeśli ja sam poradzę sobie z czymś, jeśli ja sam wejdę na drzewo i zejdę, no to jak to wpływa na poczucie własnej wartości? No mocno, tak? Oczywiście, że tak. No, oczywiście, to jest bardzo ważne, bo no, mnóstwo osób ma problem z tym poczuciem własnej wartości. No ma. Jeśli my raczej podkreślamy swoje wady, nie? A, no tak, tak, tak. Chociaż wiem, no poczucie własnej wartości, no to też jest jakby świadomość, w czym jestem słaby, tak? No i to, o tym też tak, rozmawiamy. Ale widzieć też to, co mamy dobre, a tutaj już jest problem. No, no. Natomiast wiesz, jakby, jeśli bym miała powiedzieć o tym, co było, bo już te wszystkie rzeczy, o których teraz rozmawiamy, to były dodatki do tego, co mnie naprawdę, mnie i dzieci zaprowadziło do lasu. Wiesz co, u mnie to było bardziej, wynikało z poczucia troski o naturę, o planetę. Też. I było, a mnie to też jest ważne. I był taki cytat mi kiedyś wyskoczył, bo zaczęłam, wiesz, byłam mega zainspirowana tymi wszystkimi anglojęzycznymi, bo tam już ten temat żył. Stronami i przeczytałam właśnie bardzo mądrą wypowiedź człowieka, który jest naukowcem, ekologiem i on powiedział, że przez 30 lat, spędził 30 lat swojego życia, żeby rozwiązać problem ocieplenia się klimatu i zniszczenia planety, ekologicznej katastrofy i on po 30 latach widzi, że to nie potrzeba naukowców, bo to nie jest problem na poziomie nauki, tylko jest to problem na poziomie ludzkiej chciwości, samolubności i braku empatii. I tam naukowcy nie mogą nic zrobić. I lenistwo. Mi się wydaje, że tutaj też jest lenistwo, bo nagle trzeba zmienić myślenie, mimo że rozwiązania nie są aż takie trudne, bardzo często, ale trzeba zrobić coś. Też. No i wiesz, i dla mnie to był taki moment, kurczę, to prawda. Ale jak to się dzieje? Bo ja widziałam moje dzieci, jak one reagują, wiesz, na ptaszka małego, no przecież to dziecko ma parę miesięcy, jak widzi kotka małego, to aż się w nim coś robi, nie? Dlaczego? Co się dzieje później, że widzę małego kotka i wiesz, potrafię go kopnąć, nie? Tak, potrafisz? Jako człowiek, nie? I ja zrozumiałam, tak, chodzi o to, że tracimy relację z tą. Przychodzimy na ziemię z pewną relacją z naturą, to jest na poziomie absolutnie moim zdaniem podświadomym. Później to sobie zagłuszamy, nie? I to jest też takie moje największe odkrycie, jak poszłam z dziećmi do lasu, ja myślałam, że to ja ich będę tutaj uczyć przyrody i w ogóle będziemy odkrywać, czym jest natura, a ja patrzyłam na nich i mówię, nie, to ja się od nich mam uczyć, bo to oni to mają, tak? A ja to już zatraciłam. A mi się też podoba, bo ja tak ostatnio powolutku, no jeszcze też właśnie niektóre nawyki i tak dalej trzeba będzie zmienić, ale podoba mi się to, ten cały pomysł zero waste, żeby jak najmniej tego plastiku, jak najmniej śmieci i powiedzieć to dorosłemu, jak zareaguje, jak ja idę do sklepu na początku, tutaj już na osiedlu wiedzą, że wydziwiam, na początku jak poszłam z pudełkiem, żeby od razu tam włożyć ser, a co mi pani tu daje? A później po jakiejś chwili rozmowy, albo bułki, do tej, do bawełnianej torby. A po co ja to? Ja mówię, nie, proszę mi to tutaj schować. I ta już po rozmowie dzisiaj, no w sumie ma pani rację, nie? W sumie ma pani rację. A dziecku, na przykład Majce, jak się o tym mówi, bo ja mówię, zobacz Maja, mogłam dzisiaj wziąć 5 torebek plastikowych. Bo tutaj śliwki schować, tutaj bułki, tutaj chleb, jeszcze wszystko w jedną wielką. Ale gdzieś tam tutaj zaoszczędziliśmy. Tak samo lody. Ona
teraz za każdym razem się pyta, jak idziemy gdzieś na rower, mamo, masz łyżeczkę swoją, naszą, ona rozumie, bo ona doskonale wie, jeszcze gdzieś tam się fascynuje i gdzieś tam na filmikach ogląda, bardzo jej się spodobał film z kamerą wśród śmieci. Ale teraz wymyślę, jak widzi gdzieś tam na przykład puszkę, o, że to jest puszkowiec, jakiś tam plamisty, czy coś takiego, nie? Nie wiem, Basiu, czy znasz ten. O plażach waszych. Ale wiem, o który film chodzi, natomiast jeszcze go nie obejrzałam. No. Ale ona doskonale rozumie, przed czym to chroni. Ona doskonale wie, że są wysypiska, że te śmieci leżą, że zwierzęta dla niej to jest najważniejsze, że zwierzaki się w tej wodzie z plastikowymi korkami męczą. I te łyżeczki gdzieś tam leżą. I to wie dziecko. Jest w stanie zrobić tą zmianę. Dziecko małe, zrozumieć. No to jest właśnie... A teraz. No, wiesz, po prostu musimy jakby... Dla mnie to jest główna motywacja, tak? Żyjemy, naprawdę, środowisko jest zdewastowane, planeta jest zdewastowana. Jak ja sobie pomyślę o tym, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci, to jest mi po prostu absolutnie wstyd. Jest mi wstyd, zostawiamy planetę. Myśmy ostatnio byli w Krasiejowie, park dinozaurów u nas, w naszej okolicy. Tam nie ma możliwości, żeby zjeść w lokalu, w barze, gdzie nie ma jednorazowych sztućców i talerzy. Ja tak sobie popatrzyłam na tych ludzi, którzy siedzą tylko na tej jednej sali. Pomnożyłam sobie ich razy wszystkich ludzi, którzy przyjdą w ten dzień, praktycznie wszyscy tam jedzą. Później razy cały miesiąc. I to jest tylko jedno miejsce. Jest tylko jedno miejsce. Co się z tym dzieje? I to jest tylko jedna sytuacja i jedno miejsce. A co z... To jest tragedia. Trzeba sobie to tak wyobrazić. I nie trzeba nie wiadomo ilu pieniędzy wydawać na wychowanie ekologiczne, moim zdaniem, tylko nawiązać relacje, bo jeśli one będą miały wspaniałe wspomnienia z wycieczek do lasu, to one, wiem to po sobie, bo mój tato też mnie zawsze targał, nie było niedzieli, żebym ja gdzieś po ambonach nie latała, czy po krzakach, po jeżynach, po jagodach i tak dalej, miałam pozdzierane, ale dla mnie to jest, ja mam właśnie nawiązane z tym wszystkim relacje, nie umiałabym tam puszki zostać. No tak, to jest właśnie ten fundament. Nie umiałabym po prostu. No i dwa, nasz przykład. Nasz przykład. No nie już. Nie wiadomo, jak to jest przykład, ale to jest ze wszystkim. Tak. No to my też zbieramy śmieci z lasu. Natomiast ja mam taki jeden, znaczy mój mąż już jest w stanie to zaakceptować, bo tego nie akceptował. I wiesz, to jest też trudne, wiesz, jak masz, no u nas w rodzinie to nie jest takie spójne, nie? Bo mój mąż troszeczkę inaczej patrzy, inaczej zachowuje się i jest dobrze już, po paru latach zaakceptował, że przywożę te śmieci do domu. Tylko czasami zapominam wypakować z samochodu i jest wtedy bardzo zły. Ja ci nic nie mówię, ty te śmieci sobie zbieraj, ale weź je, wynoś z tego samochodu. No, ale to trzeba robić. Jak się chce, to można. Trzeba. To trzeba mieć w sercu, nie? No dla mnie to jest, wiesz, żaden problem, żeby to pozbierać po kimś. No ale rozumiem, że dla kogoś to może być problem. O, bo bakterie. No, różne rzeczy tam są. No i takie dzieci nie... No, nie, to już bo nawet nie ten bardzo... Co, ale będziemy kończyć? Nie, tak, ale jeszcze chcę coś napisać. Bo to już godzina trwa, miała być 20 minut, nie? Zmieścimy się w 20 minut. Napisałam sobie te słowa, ale teraz nie wiem, to jest wyrwane ze zdania. Nie wiem, czy to było, że... Tak, wiem już. Czego chce Basia nauczyć swoich dzieci? Miłości, bliskości, wolności, ale też szaleństwa, przyrody i robienia dobra. Przyrody przez duże P. I ja to napisałam? Tak. Kurczę, uwielbiam to po prostu, te momenty, gdzie kiedyś, wiesz, w jakiejś sytuacji się ze mnie coś wylewa i mówię, wow, to by mnie było. No. I dobrze jest właśnie tak pisać pod wpływem emocji, bo... No tak. No pięknie, że to tak ujęłam, tak? To chcę tego ich nauczyć. Robienia dobra, dla mnie to też jest bardzo ważne. Wszystko to jest dla mnie ważne. Samo. Tylko to jest, no trzeba mieć właśnie z tyłu głowy, że to jest proces, dzieci się uczą. Mają prawo popełniać błędy, tak jak my popełniamy, denerwować się, robić czasami, nie? No.
tak mi się wydaje. Już będziemy kończyć, ale tak jak napisałam w poście, bo jakiś czas temu właśnie zamówiłam te książki, dwie, nie wiem dlaczego nie dałam sobie blisko jeszcze drugiej, Alfabet i Ty, Twoje dziecko i szkoła, Kena Robinsona, i stwierdziłam sobie, a dlaczego ja się tym dalej nie podzielę? Niech też ktoś skorzysta, bo na mnie bardzo wpływa, ale to chyba inny live zrobię, o tym już nie będziemy przedłużać. Ale ja uwielbiam przede wszystkim słuchać historii Szternów. To jak oni opowiadają, ja wtedy złapię taki spokój, takie zrozumienie tego dziecka. Wtedy ja polecam, a druga książka Kena Robinsona to jest w ogóle kompendium wiedzy na temat i nie tylko szkoły. Nie tylko szkoły, bo tam pisze o wielu, wielu aspektach, które mogą być z tą szkołą związane i z wychowaniem, i obydwie polecam. Nie wiem, co sobie wybierze ta osoba, ale za pomocą Basi, Basia wybrała dwie odpowiedzi, bo trzeba było dokończyć jej zdanie, które również było kiedyś na konkursie z Wielkiego Zachwytu. A, nie. Wydawnictwa Element. A pisałam do nich, czy mogę to samo, bo mi się to podoba strasznie. Trzeba było dokończyć zdanie, co się dzieje, jeśli dzieci zostawimy w ich żywiole. I Basia wybrała dwie odpowiedzi. Ja wybieram tą drugą. I to jest, myślę, że jak zostawię dziecko w swoim żywiole, to będę najukochańszą mamą na świecie. Ja i dziecko będziemy szczęśliwi. No, i to rzeczywiście to jest takie zrozumienie tego po co. Przede wszystkim po co. Że ja mogę to dać swojemu dziecku i no i one z tego będzie później miało to szczęście, tą wartość, tą wolność, swobodę. Ja też w to wierzę. Dlatego my jesteśmy pochłonięci pociągami i pierwsze słowa, nieraz o 5 godziny, jak Tomek wstanie, mama, pobaw się ze mną, i gonimy w te pociągi i się przy tym uczymy, naprawdę. Bo to często książka, o, zobacz tutaj, to tak wygląda, i te, a Maja to te dinozaury, i ciągniemy chętnie. I, tak więc... Tak, nie wiem, która, czy ta, czy ten, nie wiem, którą sobie wybierze. Marta Bobik. Daleko nie będę miała, bo to sąsiadka. Nie odbieram, tylko Basia. Dziękuję, Basiu, za rozmowę. Super, bardzo miło. Ja spiszę takie główne wnioski i zrobię post, nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. O nie, my jedziemy teraz. Nie wiem, dam radę może jutro. I od razu się pytam, damy radę porozmawiać we wrześniu o tym wpływie na szkołę rodzica? Jasne. Połowa wakacji dopiero, jakie niedługo. Jeszcze to, my mamy zakaz rozmowy o szkole przez 2 miesiące, więc jakby nie rozmawiamy. I tak, bo to źle to działa na mnie i myślę, że na dzieci też źle, więc w ogóle nie rozmawiamy o szkole. No, tak więc, bo o tym miałyśmy mówić na początku, ale stwierdziłyśmy, że nie, wakacje to nie będziemy truść szkołą. No, się. Bo Basia jeszcze ruszyła z projektem w przedszkolu swojego syna, który jest nazwany Wielki Zachwyt w przedszkolu. I z inicjatywy, z własnej inicjatywy właśnie, Z inicjatywy Basi teraz dzieci chodzą regularnie do lasu i tam mają zajęcia i się bawią. I właśnie ja chciałam porozmawiać z Basią o tym, jaki rodzic może mieć wpływ, jak go wykorzystywać mądrze na przedszkole i na szkołę. Tak samo. Ale o tym we wrześniu. We wrześniu. Teraz do lasu, na pola, dzięki. Na snopki. Tak, odetchnąć można, bo jest dobra pora na spacer. Oglądać się mrówką, tak. Zbierać śmieci z lasu, a przede wszystkim nie wyrzucać, to już będzie dużo. Dziękuję. I ja mam nadzieję, że było wartościowo, bo dla mnie bardzo. Dziękuję, Alu, dla mnie również. Dziękuję za zaproszenie. No i do zobaczenia.